dzisiejszym odcinku z EU4 zagram Austrią, rządzoną przez dynastię Habsburgów. Tak, ten ród, który miał bardzo charakterystyczną szczękę. Mua. I spróbuję dzięki nowym austriackim misjom, a w szczególności jednej z nich, rozprzestrzenić dynastię Habsburgów na wszystkie kraje w Europie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Na początku mam też do was pytanie, czy chcecie poradnik pod szybkie zjednoczenie Holy Roman Empire, bo właśnie jako Austria? Dajcie mi znać w komentarzu. Tu co prawda będę grał pod cesarstwo, ale nie będzie to mój główny cel. Początkowo Austria niestety miała kilka problemów. Bardzo słabego władcę, jak i następcę, którego lepiej jest też nie zabijać, bo... To znaczy, żeby nie miał wypadku, okej? Tej wersji się trzymam. Dzięki niemu mam szansę, że dostanę unię personalną nad Węgrami. Słabość dynastii austriackiej odzwierciedla teraz przywilej, który ma na starcie, a House Divided, i szczerze mówiąc łatwiej jest się go pozbyć, jednak zajmie to trochę czasu. Wystarczy, że wykonam tą decyzję narodową. Początkowe przywileje nie wyglądają więc standardowo. Po tylko tyle. Przy czym istnieje tutaj chyba jakiś nowy przywilej, który rozdam w późniejszym czasie. Na moim dworze zatrudniam tańszego doradcę dyplomatycznego, Ulricha. Niestety nie mam żadnego, który by chciał pracować za pół darmo jako doradcy administracyjnego czy też militarnego. Ale dzięki temu, że miałem pożyczki, mogłem wykonać misję dla mieszczan. Z ich bardzo szybką spłatą. Jak tylko wykonałem misję, biorę je od nowa. W końcu za coś musiałem zatrudnić tego doradcę. Kolejna super ważna sprawa to zabezpieczenie elektorów, którzy muszą mnie popierać, żebym dostał kasus z Beli na Unię nad Czechami. Do czterech z nich wysyłam od razu propozycję sojuszu, bez Royal Mariaży, bo za chwilę to sojusze zerwę, bo naprawdę zależało mi tylko na wykonaniu tej misji. Im więcej przyjaciół, tym lepiej. A jeśli idzie o przyjaciół, to dobrze się składa, bo za nią na tapet wziąłem dość ciekawą grę MMO, czyli taką, w którą możecie grać z ludźmi. Lineage 2 Essence, bo o niej mowa, to mocno unowocześniona wersja gry z 2012 roku, w którą spokojnie możesz grać ze znajomymi, a jeśli ich nie masz i jesteś ty sam jak palec, to również możesz zagrać w Lineage 2 Essence i dobrze się bawić. Zwłaszcza teraz, kiedy pogoda nie dopisuje. Bo wszystkie klasy postaci są w pełni samowystarczalne. Nawet te bardzo unikalne, jak Shooting Master, Vanguard Rider czy Assassin. Gra ma tryb automatycznych polowań, dzięki czemu ominiesz nudną farmę i będziesz mógł się skupić na tym, co lubisz, czyli walkach z bossami lub PvP. Obecnie jest bardzo dobry moment, by rozpocząć swoje przygody w Lineage 2 Essence. Wystartował projekt EVA, czyli nowy, świeży serwer z unikalnym trybem rozgrywki. W projekcie EVA wszystkie przedmioty w grze można kupić za walutę, która po prostu wypada z mobów, a wszystko zależy od twoich umiejętności i zainteresowań grą. Został zmieniony też system craftingu, wprowadzono limity oraz losowość, aby wszyscy gracze mieli równe szanse. Możesz sprawić, że twoja przygoda w grze będzie nieco wygodniejsza dzięki EVA Pass zawierającej przydatne przedmioty. Jednak nie jest to konieczne, aby móc grać w grę. Jednak gdyby cię zainteresowała, to do końca maja jest na nią promocja. Wprowadzono też nową rasę wysokich elfów, a wraz z nimi dwie grywalne klasy. Maga, tkacza żywiołów oraz boskiego templariusza. Wiele nowych wyzwań, jak wyzwanie międzyserwerowe Inwazja Potworów, lub dostępna tylko w weekendy Niebieska Wieża, wyzwanie powyżej 90 poziomu z potężnym bossem do pokonania. Dwa nowe obszary, które naprawdę mocno się od siebie różnią, do odwiedzenia powyżej 80 poziomu. Jak widzisz, to naprawdę sporo, dlatego najlepiej przetestuj ją samemu, jest za darmo, więc czemu nie? Będę wdzięczny, jeśli skorzystasz z linku, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Pozostaje mi podziękować Lineage 2 za sponsorowanie tego materiału, a tobie życzyć miłych przygód w projekcie EVA. A i EVA Pass jest do końca maja, więc mało czasu zostało. Rozpocząłem też poprawienie relacji z Burgundią. Uwaga, jeszcze nie planuję z nią brać sojuszu i Royal Mariażu, bo naprawdę zależało mi tylko na wykonaniu tej misji. Spróbuję ją najpierw dodać do cesarstwa. Ciekaw jestem, czy poprzednia strategia działa. Zawarłem sojusz z Polską dalej oraz Węgrami. Mam nadzieję, że wprowadzą moją dynastię na tron, bo nie chcę ich podbijać. Następnie wyznaczyłem rywali, Czechy, zakon, może być, oraz Wenecja. Czemu nie? Wróciłem jeszcze do Stanów, bo zapomniałem totalnie odebrać tutaj ziemię, a potrzebowałem 40%. Zatrudniłem jeszcze tą kompanię najemną, tylko dlatego, że ma dobry bonus do oblegania. Inaczej brałbym jakąś najtańszą. 13 grudnia przy pomocy Polaków, chociaż tak naprawdę nie do końca ich potrzebowałem, zaatakowałem Czechy. I chyba to zwiększyło moje wpływy w Austrii, bo wraz z naszymi rosnącymi wpływami w południowych Niemczech i samej Austrii wokół nas pozostaje tylko kilka małych państw do ujarzmienia, zanim będziemy mogli zająć się walką z innymi narodami wokół nas. Wyruszam na podbój Chili i Trentu. To chyba miało pójść inaczej. Wykorzystuję też w międzyczasie dyplomatę do poprawienia relacji z papieżem, to jest ważne, jak i rozpocząłem budowę siatki szpiegowskiej na Prowansję. Sam ruszyłem na stolicę czeską, a Polska zajmie się czeskimi armiami, z tego co widzę.
Sama Praga padła bardzo szybko, Munisz mnie obraził, ale ja mu chyba to wybaczę. A samą wojnę można wykonać dwojako. Jeżeli wam zależy na jak najszybszym reformowaniu Imperium Świętego Romana, oprócz Unii trzeba zdobyć Pragę. Tak, koalicja wtedy może się zawiązać. A jeżeli wam na tym nie zależy, to możecie albo brać pieniądze i Czechy na Unię, albo dodatkowo zdobyć jeszcze prowincję ze złotem. I wtedy nikogo to nie obchodzi. Praga jest dlatego ważna, że znajduje się tutaj najpotężniejszy monument do zdobywania Imperial Authority. Ja tym razem zdobędę złoto. Poprowadziło mi to dalej ku koronie czeskiej, jak i do popsutej misji polskiej. Bo żeby w zasadzie dostać teraz Unię nad Polską, musielibyśmy pozbawić Polski Unii nad Litwą. Bo Polska z Litwą ma mniej niż 400 developmentu, po 335. No chyba, że się pomnoży razy 2 ten development i pewnie tak to właśnie w tym momencie gra liczy. Więc to koniec mojego odwiecznego sojuszu z Polską w tym momencie. Trwał niecały rok. Następnie zwiększyłem stabilność do pierwszego poziomu i zabrałem elektora Czechom, co ich jeszcze bardziej rozsierdziło, ale sobie dam z tym radę. Następnie zawarłem kolejny chwilowy sojusz z papiestwem, oczywiście potem zapomniałem go zerwać. Jak i przystąpiłem teraz do rozbudowy kopalni w Intalii, kopalni złota. Na szczęście początkowo Austrią bardzo szybko zmniejszamy naszą agresywną ekspansję, więc to nie problem. Praktycznie od razu też wykonałem misję na austriackie srebro, które jeszcze wzmocni boją kopalnie srebra, a że nie ma srebra w tej grze, no to wiecie, złota. Praktycznie ta kopalnia liczy się w tym momencie za 2 i mam z niej prawie połowę budżetu inkomu. Wysyłam ruszenie do terytorium Lorraine i po chwili atakuję Prowansję, a w zasadzie Lorraine, i do tej wojny koniecznie wzywam papiestwo. Pozostałe kraje też mogą pomóc, będzie szybciej. Ta kopalnia naprawdę jest potężna. Wojny w regionie włoskim muszę kończyć zwycięstwem, a nie białym pokojem. Ale wystarczy brać pieniądze. To powoduje, że dany kraj przestaje być brany pod uwagę w Reign in Italy następnym razem. Przed Austrią też stoi ciężki wybór. Czy wybrać misje nakierowane na drogę cesarstwa i odrodzenia Imperium Rzymskiego, czy może państwa niemieckiego? I w sumie ciężki wybór. Wojnę z Prowansją zakończyłem przekazując wszystkie jej terytoria papiestwu, co spowodowało, że stolica znalazła się w ramach Imperium. Przez to księstwo dołączyło do Imperium. Gdzieś na pewno tu jest. O tu, no i mam trochę pecha, bo normalnie teraz bym wziął sojusz z Prowansją i dla Prowansji podbił stolicę Burgundii, tylko że Burgundia zaatakowała Prowansję. Dlatego teraz sam muszę ją bardzo leciutko obrazić, bardzo leciutko, i następnie ją zaatakować. Ta wojna będzie musiała być raczej bardzo szybka, bo w tym kraju rządzi już książę burgundzki i dobrze wiem, co to oznacza. Zdecydowałem się też podążyć drogą Imperium Rzymskiego. Po drogę niemiecką myślę, że zrobię osobny odcinek. Austria zdecydowanie weszła na drogę imperialną. W międzyczasie poprawiałem relacje z niektórymi elektorami, żeby na pewno na mnie głosowali. W wyniku tej wojny biorę te dwie prowincje oraz wypuszczam Pikardię, bo mimo iż prowincja była pod moją okupacją, został jej poziom rozwoju podniesiony do 17. A jak zapewne pamiętacie, to po stracie stolicy jest ona przenoszona tam, gdzie mamy najwyższy poziom rozwoju. Zazwyczaj, bo to nie wszystkie warunki. A trafiła tutaj, czyli do prowincji imperialnej, czyli właśnie Burgundia stała się częścią Imperium. A to mi daje teraz bardzo duży przyrost Imperial Authority. Głównie dlatego, że Burgundia wcześniej kontrolowała sporo ziem cesarstwa. I natychmiast rozpoczynam z nią dalej poprawiać relacje. Zdobycznych terytoriów nie dołączam do siebie, od razu je zwrócę Burgundii. A jako że stałem się wielką potęgą, zmienił się balans sił w Europie. I nie ukrywam, kusi mnie, żeby zrobić saluco w Austrię. Po tej wojnie odebrałem ziemię i mogę przeprowadzić ustabilizowanie sytuacji w naszym terytorium. Burgundii za ciężkie pieniądze odsprzedaję prowincje, które zdobyłem. I jako że teraz Burgundia jest w Imperium, to mogę polepszyć jej nastawienie wobec nas. A nuż ustanowię Mariusz Królewski. Tak, udało się. W sumie dalej to nawet sojuszy nie potrzebuje. Kolejną dobrą wiadomością było to, że Węgrzy zdecydowali się na habsburskiego władcę. A ja następcę. Chyba. Tylko nie powinien być event na Unię nad Węgrami? Jak to działało? Nieważne, poczekam. Abdykuję najwyżej mojego władcę za 5 lat. W tym czasie zacznę poprawiać relacje ze wszystkimi krajami włoskimi. Jako pierwszą ideę wybieram idee wpływowe. Normalnie byłyby lepsze dyplomatyczne, ale po to co planuję, mogą być całkiem niezłe. Głównie mi chodzi o koszty anektowania poddanych państw. Wreszcie też mogłem wykonać misję na zbalansowanie władzy w moim kraju, dzięki czemu mogłem rozdać przywileje na dodatkowe punkty. Zakon Krzyżacki chce dołączyć do Imperium? Ja go chcę? Zakon dołączył do Imperium, a ja przeprowadziłem dzięki temu pierwszą reformę. Następnie abdykowałem mojego władcę na rzecz następcy tronu, oby padła Unia nad Węgrami. I tak, udało się. Muszę w końcu zapamiętać, jak ta Unia działa. I co najlepsze, ja nie chcę tego następcy tronu, dlatego że Austria dostała nowe wydarzenie. Po 1460 roku, kiedy nie mamy następcy tronu, mamy szansę na władcę 555. Więc niestety, Ferdynand, musisz mieć wypadek. To był też moment na starcie dwóch potężnych dynastii, Habsburgów z Jagiellonami. Zawarłem też sojusz z Kastylią, a nuż będzie event na wspólnego władcę. Rozpoczęło się też wydarzenie związane z opuszczeniem księstw włoskich cesarstwa. Ja jednak dam im szansę
pozostać w tym cesarstwie. Niech się dobrze zastanowią. Nie no, czemu Węgrzy skasowali tą fortecę? Odbudować ją! Kiedy już Węgry zostały nam podporządkowane, jak i to pokojowo podporządkowane, dzięki czemu stały się inkorporowaną... Lojalniejszą unią personalną. Przed chwilą miałem zawał serca, bo przed chwilą dostałem informację, że moja unia została zakończona, że dostałem casus belli, a tutaj mam informację, że została odnowiona. Po prostu jest lojalniejsza. Żadnych ciekawszych opcji nie widzę. Starcia z wojskami polsko-litowskimi były jednak dość ciężkie, wyrównane. Głównie tutaj decydowała moja przewaga liczebna. Taki mały tip, to się nie liczy jako normalna unia, więc nie mogę wziąć przywileju. I tak, zakończyłem unię polsko-litewską, oby to wystarczyło. I na szczęście, tak, Polska uwolniła się spod naszej unii i teraz będę dążył do jej odzyskania. Teraz rozpocząłem proces kupowania lojalności włoskich księstw, na niektóre również wpłynąłem lub zawarłem chwilowy sojusz. Dzięki czemu udało mi się przekonać wszystkie księstwa włoskie do pozostania w Imperium. Tak, tego sojuszu już nie potrzebowałem. Alternatywą mogliście pójść też drogę wojenną, ale nie było mi to potrzebne. Ja osobiście wybiorę łagodne podejście do nich. Ja naprawdę nie zrobiłem nic innego oprócz wysłania Royal Mariażu do Szwecji. No nic, kolejna unia dla mnie. To jaki kolejny kraj? Teraz, skoro nie ma dynastii Jagiellonów następców na Litwie, tam też wysyłałem Royal Mariaż. I chcę być informowany o wszystkich wydarzeniach z tym krajem. Polska na moje szczęście zawarła sojusz z Serbią, dzięki czemu skrócę okres pokoju z tym krajem. Znaczy z Polską, bo Serbię podbije. Unia nad Milanem chyba sobie podaruje. I to był mój błąd, bo Milan był potrzebny do dalszych wojen we Włoszech. I powiem szczerze, mam już tak dużo dyplomatycznych relacji, że zamiast dodatkowych podatków wybieram reprezentantów korony. Złapanie Unii jest o tyle łatwiejsze, że zauważyłem, że na tym patchu Royal Mariaże są naprawdę rzadkością. Moje podboje teraz prowadziłem dalej w kierunku podbicia reszty Bałkan, przynajmniej tych chrześcijańskich, tylko musiałem uważać na liczbę prowincji, które planowałem przekazać Węgrom. Gdzie ja w ogóle mam tą prowincję? Przypadkowo zdobyłem facating. I teraz papież chce dołączyć do Imperium, co w sumie jest złe. Bo mam już dużo wpływów imperialnych. Ale na szczęście tuż przed końcem wyborów udało się przeprowadzić drugą reformę, dzięki czemu nie stracę 12 punktów. Pierwsze rozwinięcie z ery to zdecydowanie mniejsza agresywna ekspansja. Oto on! Ostatni rycerz Europy! Ostatni rycerz Austrii! Maksymilian, który poprowadzi Habsburgów do chwały! Maksymilian I Austriacki jest prawdopodobnie najbardziej znanym świętym cesarzem rzymskim. Jego ambicje doprowadziły go do zabezpieczenia dużej części Europy Zachodniej pod panowaniem dynastii Habsburgów, a jego reformy wojskowe ukształtowały sposób prowadzenia działań wojennych przez wieki, dając początek reformie Pike and Shoot. Niech teraz pozostałym celem moich działań najbliższych było wyzwolenie pozostałych prowincji spod władzy innych krajów niż cesarza. W sumie zostały 4 takie prowincje. Już udało mi się stworzyć Imperium Rzymskie? Miło, bo papież dołączył do Imperium Rzymskiego. Dzięki temu naprawdę mam teraz zwiększony wzrost. Aż żałuję, że nie podbiłem prowincji od Czechów. Holsztyn wyzwolony. Coś jest nie tak z Burgundią. To rośnie, bo to nie ten książę. Rozpocząłem kolejne włoskie wojny, aby wyzwolić imperialne prowincje od Wenecji. I Bośnię zajmę przy okazji. Zabudowałem też już większość Austrii kościołami oraz warsztatami. I zazwyczaj olewam handel, bo tak czy siak nasze zyski tutaj są znikome, dopóki nie zajmiemy Wenecji. Drugie idee dla Austrii tym razem biorę administracyjne. Głównie zależy mi na tej polityce. Niestety za dużo od Wenecji nie mogę brać, dlatego zwróciłem część ich prowincji Milanowi, wziąłem pieniądze i odbiłem kilka prowincji nabrzeżnych. A to z tego powodu, że nadszedł czas odnowienia Unii Austriacko-Polskiej. Na pewno takie były w historii, polskie armie nie miały z nami szans, ale to głównie przez generała, którego miałem. Wojna z Polską raczej była łatwa, bo jej armii w Polsce nie było. Chociaż jakieś były. Okazało się, że Wojsko Polskie jest w Szwecji, której poświęcenie zostanie zapamiętane. Przez jakieś 2 sekundy. I podporządkowanie Polski wkurzy Polskę. To by się spodziewał. No i niestety populacja Styrii ogłosiła niepodległość. No, albo będzie przynajmniej próbowała ogłosić niepodległość. Ja im tego nie dam zrobić. Moja dyplomacja też daje radę i bardzo szybko obniża agresywną ekspansję, która obecnie jest średnia. A przede mną inwazja na Włochy. Przeprowadzam teraz też już 3. reformę imperialną, która daje mi casus belli do łączania innych krajów do Holy Roman Empire. Tylko niestety dość małych krajów. Gdyby nie był taki leniwy, to teraz zaatakowałbym Francję, porozbijał ją na mniejsze księstwa i te potem dołączał do Chre. Ale nie chcę mi się tego robić. Łatwiej będzie wprowadzić dynastię na większy kraj. Zabezpieczyłem też sytuację w Polsce, przez co stałem się jej władcą. I rozwidałem Kraków i Warszawę? Co? Założenie nowego imperium. Nasze podboje doprowadziły do asymilacji wielu różnych kultur pod naszą koroną. Wiele z nich nie podąża za naszymi austriackimi drogami, ale okazało się dla Austrii bardzo przydatne. Mogę teraz stworzyć austriackie imperium, ale nie będę mógł stworzyć Austro-Węgier lub też zdobyć specjalny przywilej, który zwiększa mi produkcję we wszystkich wschodnich kulturach.
I na chwilę zobaczę, czy mi się zmieni nazwa, albo jakieś D. I tylko mi się nazwa zmieniła na Austriackie Imperium. Rzeczywiście nie mogę stworzyć już Austro-Węgier. I D też pozostały austriackie. Poza tym też nie widzę nowej formy rządu, więc to takie mech. Będę więc dążył do stworzenia Austro-Węgier. Myślę, że tego przywileju tak czy siak nie ma po co teraz odpalać, tym bardziej, że jeszcze nie integrowałem ani Węgier, ani Polski. I w sumie Czechów też nie. Zaatakowałem Imperium Osmańskie, bo jest zacofany technologicznie, a ja mam już armaty. Poza tym został zawiązany frankijsko-osmański sojusz, a to mi się bardzo nie podoba. W sumie Francja też jest zacofana. Dodatkowo jeszcze nie używała w ogóle generałów, skąd on się tu pojawił w trakcie bitwy, ale nic to nie pomogło mu. I następnie ruszyłem prosto na Paryż. Polska i Węgry mam nadzieję, że utrzymają moją granicę wschodnią. Paryż padł w 2 miesiące, po upadku Francji i złożenia przez nią trybutu wobec nas lecę na wschodnią granicę, bo tam niezbyt wesoło się dzieje. Chociaż o ogólny wynik tej wojny raczej się nie martwię, mimo iż do tej pory przegrałem dość sporo bitew. Kiedy moi sojusznicy przegrywają z Kretesem z wojskami osmańskimi, moje armie oblegają Konstantynopol. Patrząc na straty, jednak Imperium Osmańskie jest dużo mocniejsze niż myślałem. Straciliśmy 58 okrętów i prawie ćwierć miliona osób. Ostatecznie jednak udało mi się pokonać 2 potężne armie osmańskie, chociaż straty zostały poniesione. A jedną armię nawet udało mi się rozbić totalnie. I moi sojusznicy natchnieni moimi zwycięstwami ruszyli chyba ponownie do zajmowania Bałkan. Wiedeń stał się europejską stolicą innowacji przy okazji. Tak, nawet zbudowałem tu już uniwersytet. No ta wojna była zdecydowanie zbyt krwawa, chociaż dla mnie nie za bardzo. Jednak w czasie tej wojny zyskałem takie poparcie, że mogłem przeprowadzić kolejną reformę, a co ważniejsze, wygrałem wojnę z Imperium Osmańskim, co dało mi roszczenia do całego regionu Bałkan. Nie? Nie dało? Bałkany, region Bałkan, roszczenia do regionu Bałkan. Tak, miałem zaznaczone Węgry. Ale co ważniejsze, Władysław abdykował na rzecz Maksymiliana. Potrzebuję więcej kawalerii w moich armiach. Nie wierzę, że rekrutuję 25 tysięcy kawalerii. Pod władzą Maksymiliana mam nadzieję, że uda mi się wreszcie ponadrabiać technologię, jak i ideę. Chociaż muszę przyznać, że tutaj dostanę do końca tej ery bardzo mocne bonusy do kawalerii. Więc uruchamiam doktrynę ostatniego rycerza Europy. Ale aż tyle tej kawalerii nie potrzebowałem. Bardzo powoli rozpocząłem też moje wkraczanie do Włoszech i ustanawiania mojego dominium w okolicy. Pieniądze zarobione teraz wydaję głównie na zwiększanie limitu mojej armii. Jest mi bardzo potrzebny do wykonania tej misji. I tak brakuje mi z 50 tysięcy. Burgundia poprosiła o to, żeby Flandria dołączyła do Imperium i szczerze mówiąc, jak ja bym mógł im odmówić. A sam wyruszyłem moimi armiami do wyzwolenia Korsyki spod jarzma Tunisu. To znaczy Kastylię wezwałem do tej wojny, bo mnie się nawet nie chce armii ruszać. Korsyka została wyzwolona, a Tunis podzielony. I dzięki temu przeprowadzał kolejną reformę, bardzo szybko, która już wprowadza mnie na drogę centralizacji lub decentralizacji. Tylko papiestwo zdążyło już kurzyć katolików, więc pewnie i tak doczekam się wojny religijnej. O wilku mowa, protestancka reformacja w Brandenburgii. Mam szczęście, bo Kastylia nie ma następcy tronu, mam pecha, bo przestała mieć Francję na rywalu, więc nie mogę liczyć na losowy event, który obsadzi Habsburga na tronie, ale wciąż mogę wrzucić krewniaka na tron, co też w zasadzie robię. Pusty jest też portugalski tron, ale tutaj Lancasterzy mają większe szanse na regencję. Miejmy też nadzieję, że Hiszpania nie zabije tego następcy. A propos następcy tronu, niech żyje Maksymilian II tego imienia. Wykorzystałem też konflikt wenecko-osmański, żeby nie mając floty dostać się na Wenecję. Wezwałem też do tej wojny Kastylię, aby następnie nie mogła uczestniczyć w mojej wojnie z Francją. I w sumie muszę zakończyć bój sojusz z Brandenburgią. Wojnę z Francją kończę następująco. Kończę jej sojusz z Kastylią oraz pozbawiam jej rywala moskiewskiego. Jest wtedy spora szansa, że weźmie Kastylię na rywala. A samą Kastylię przekonuję, żeby nie miała za dobrych relacji z Francją. No i Francja wzięła Anglię. Jakiś heretyk przetłumaczył Biblię. Spalę to. A propos herezji, trzeba rozwiązać mój sojusz z Brandenburgią, chociaż nie mam żadnego pojęcia, jak ja nawrócę tą prowincję. Na wszelki wypadek co chwila sprawdzałem, czy mój Habsburg na kastylijskim tronie nie został zabity. Albo nie przydarzył mu się jakiś dziwny wypadek. Bo jest tutaj taka fajna misja, która wymaga wspólnej dynastii i 4 prowincji w Iberii, ale z tym sobie jakoś ostatecznie poradzę. Rozpocząłem też budowę austriackich posiadłości do 20 poziomu, głównie tych z żelazem. Rozpocząłem też proces integrowania Czech do Austrii. Powinno być to wystarczające, żeby zwiększyć mój limit do 125 tysięcy. Uuu, jak miło!
no to mam już Habsburga na kastylijskim tronie. Kusi mnie, by zdobyć tę unię. Ale jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw tej misji, jak ona działa. Tej misji. Włączenie Czech do Austrii nie będzie jakieś kosztowne. Nawet nie wiecie, jaki był mój załóg, kiedy przeczytałem tutaj słowo Brytania, a nie Bretania. Jest to specjalne wydarzenie dla Austrii, kiedy macie royal mariaż, a jakiś kraj nie ma następcy tronu. Dobra, dynastia w Kastylii raczej zabezpieczona. Narodził się Sancho von Habsburg. Rozpoczęła się też austriacka złota era, tuż przed nadejściem ery odkryć. Musiałem zaatakować Duńczyków, no nie tylko, żeby zdobyć ich prowincję, która nawraca część mojego imperium na protestantyzm, ale też dlatego, że potrzebuję pewnego powodu do wojny z Anglią. Anglia ma sojusz z Utrechtem, a Utrecht ma sojusz z East Frisią, a East Frisia jest tutaj. Więc zdobywając tą prowincję od Duńczyka, będę mógł wysunąć roszczenia do East Frisii. No i stało się tak, jak przewidziałem. Integracja Czech dała mi 120 tysięcy wojsk. Dlatego rozpoczynam reorganizację mojej armii, jak i jej powiększanie. Tak, no naprawdę bardzo dziwne staki, to znaczy one będą w parze operowały, ale są dziwne. Jako trzecie ideę wybrałem i jakościowe. Mają świetną politykę, która połączy się właśnie z ideami wpływu, jak i administracyjnymi. Na razie mam tylko 3 unie personalne do integrowania, no ale myślę, że ta liczba się zwiększy. I w Neapolu wybuchła reformacja. To w sumie bardzo źle, bo przed moim imperium teraz naprawdę ciężkie czasy. Wreszcie też przeprowadzam kolejną reformę i stawiam na jednak centralizację. Ona jest po prostu za dobra. Zwiększenie armii pozwoliło mi właśnie zmienić balans sił w Europie na moją korzyść. I to zdecydowaną. Jak i wreszcie wypełnić misję rozprzestrzenienia dynastii von Habsburgów. Dzięki temu dostałem specjalną opcję dyplomatyczną przy zakończeniu wojen. Będę też mógł bardzo tanio anektować moje unie. Żeby wypełnić tą misję, musiałem mieć moją dynastię w 5 krajach, albo jako kraje podległe pod Unią, albo Habsburg musiał być na tronie, tak jak w Hiszpanii. Integrowanie Węgier jest naprawdę tanie, 260 punktów za tak duży kraj. Jednocześnie podbiję też dla Polski Memel. Jednocześnie widzę, że mogę wezwać Moskwę osobno do tej wojny i to jest super ważne. W pierwszej kolejności moje armie wysłałem, żeby poradzić sobie z tymi mniejszymi księstwami niemieckimi, które wystąpiły przeciwko mnie. Zanim Moskale przyjdą ze Szwecji, to trochę minie. Poza tym Moskwa zwyczajowo jest zacofana o 2 technologie do tyłu. Co najlepsze, moją dynastię mogę już rozprzestrzeniać. I teraz zobaczyłem, że oprócz poradzenia dynastii, mogę z takim krajem zawrzeć od razu royal mariaż. I wiecie, do czego to doprowadzi. W końcu co jak co, ale prestiżu Habsburgom nie brakuje. Węgry przyłączyłem do Austrii. Skąd ja dostałem ten przywilej von Habsburg Connection? Nie zauważyłem tego, ale powiem szczerze, może być przydatny w przyszłości. I właśnie zdałem sobie sprawę, że Nobility to jest jedyny stan, który daje 2 punkty Monarchy Points miesięcznie. A w sumie gdybym się postarał, to nawet 3. Oczywiście najważniejsze po integrowaniu Węgier jest przyłączenie Słowacji i rozwój tego bogatego regionu, no zwłaszcza kopalni złota, która z jakiegoś powodu ma 99% autonomii. Co? Tu wszędzie jest taka autonomia, co tu się wydarzyło? Na wszystkich węgierskich prowincjach. Gwoli wyjaśnienia przeklikałem to wydarzenie. Samo integrowanie Węgier daje 50%, więc to zabolało. I w sumie zanim rozprzestrzenię moją dynastię w Moskwie, poczekam, żeby tutaj powstała Rosja. Muszę też w całym kraju zbudować sądy, bo możliwości zarządzania mam trochę teraz ograniczone. I super, Rosja powstała zaraz po zawarciu pokoju. Ja tu mam szczęście. Jako że dosłownie na całych Węgrzech mam gigantyczną autonomię, to nie wierzę w to, ale użyję tego przywileju najszybsze opadanie. A w drugiej kolejności na każdej jednej prowincji buduję sąd. Bo on też przyspiesza bądź co bądź opadanie autonomii w prowincji. I w sumie na tę rozbudowę muszę pozyskać środki finansowe, dlatego zaatakowałem Imperium Osmańskie. Bez pomocy. W pierwszej kolejności uderzyłem na Litwę w celu zmiany dynastii w tym kraju. W międzyczasie też wykonałem misję na rozwinięcie włości austriackich. I tutaj zauważyłem, że dostajemy edykt specjalny, który zmniejsza nam koszty gaveringu prowincji o 5%. Niby nieduże, ale to jest naprawdę sporo. Zmieniam dynastię na Litwie. Dlaczego mam wrażenie, że najlepszych władców wysyłam za granicę? 644 na Litwie. Na Pomorzu 644. W Lumburgu 644. Widzę tu pewną zależność. Nie zmienia to faktu, że po tej wojnie zawarłem royal mariaż z Litwą i wysunąłem roszczenia do litewskiego tronu. I wiecie co, może ta armia z kawalerią, którą obecnie mam, jest naprawdę dobra, bo wygrywam bitwy z Imperium Osmańskim, ale jest masakrycznie droga. Chyba jednak czeka mnie przebudowa armii. Wojny zakończyłem gigantycznymi stratami w manpowerze i niewielkimi zdobyczami terytorialnymi, ale na szczęście mogłem dlatego wyprawić walc. Wielkie zwycięstwo! Po chwili mogłem też zaatakować Rosję i chcę tutaj wprowadzić dynastię Habsburgów. Przy pomocy Hiszpanii znowu. Podczas Council of Trent ja zająłem stanowisko bardziej tolerancyjne. Poprawienie relacji bardziej mi się przyda. Wojnę z Rosją zakończyłem bardzo szybko, wprowadzając tutaj moją dynastię i zabezpieczając ją royal mariażem,
a na koniec wysunięciem roszczeń do rosyjskiego tronu. Ta mechanika jest po prostu zbyt broken. To jaki kraj następny? Chyba Francja. Nie, jednak Duńczycy. Przy okazji nawróciłem kilka księstw na właściwą religię. Jeszcze tylko chciałem rozbić duńskie armie, Polacy zrobili to świetnie przy mojej współpracy i Duńczycy od razu zgodzili się na lepszą dynastię na własnym tronie. Tylko tu może być pewien problem. A ten co tu robi? Nie podoba mnie się to. I tak z ciekawości sprawdziłem, to jest totalnie losowe. Ale władcy to są chyba sami 644. Ej, tu umarł? Jakiego ja musiałem mieć pecha, że umarł władca i nie dostałem Rosji. Musiałem też chwilowo pozbawić szlachtę przywilejów i osłabić jej wpływy w kraju, aby móc wykonać tą misję. Co prawda będę miał dużo rebelii, ale jej bonusy są bardzo fajne i pozwoli mi to też wykonać tą misję. No prawie, potrzebuję 250 tysięcy wojska. Da radę to zrobić szybko. Tym bardziej, że rozpocząłem proces przyłączenia Polski. I szczerze mówiąc, praktycznie nic mnie to nie kosztuje. Ale to głównie dlatego, że mam minus 95% kosztów anektowania wasali. A będą jeszcze niższe. Po chwili Austria powiększyła się. A w sumie w tym momencie powiększa się jeszcze bardziej. Przy okazji rozbiję kilka razy wojsko osmańskie, no i żeby po chwili Osman znowu zapłacił mi trybut. Duże straty. Przeprowadzę też reformy von Rappa. Mam nadzieję, że Hiszpania stłumi mi te bunty, bo będą naprawdę duże. Rabizacja! Po przeprowadzeniu wielu reform rolnych i znacznej części posiadłości kościelnych pod koroną, Franz Anton von Rapp skupia się teraz na drugim najbardziej problematycznym elemencie austriackiego dobrobytu. Szlachcie! Polska miałaby chyba coś tutaj do powiedzenia. Powiem szczerze, może być teraz całkiem fajna do gry Tal Austria. Ja jednak, wiecie, mam pewne problemy z manpowerem, dlatego wybiorę ten przywilej. Oczywiście Polacy musieli się buntować, oni nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Unia nad Litwą ustanowiona. Co ja tak dużo tego manpowera tracę? Na szczęście wreszcie udało mi się wykonać multikulturowe imperium. I mogę te reformy wprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy, wpłynie korzystnie na poziom unrestu w moich prowincjach, jak i promocję kultury i to, że monarchia będzie miał zawsze gwarantowane plus 2 punkty dyplomatyczne. Ale nie ukrywam, że alternatywa też jest bardzo ciekawa. Czyli monarchia absolutna i to byłoby naprawdę świetne pod podwój świata i jedną kulturę, jedną wiarę, a to będzie stabilniejsze po prostu. I też pod to zagram. Teraz zająłem się sprawą Francji, ale tutaj powiem szczerze, wykorzystam tylko i wyłącznie moich sojuszników. Moja armia musi się odnowić. O, pokój z Rosją się skończył. No to atakuje. No dobra, co tutaj? Zaatakuję już sam. Tym bardziej, że to jest dosłownie cała rosyjska armia. Rosja zabezpieczona, nawet wojsko zdążyła już odbudować, a Francja wykończyła moich sojuszników. Jakimś cudem. I udało się, mogę zgłosić roszczenia do tronu hiszpańskiego, co chyba mi zostaje wykorzystać, bo nie jestem pewien, czy kiedykolwiek wykonam tą misję. Przynajmniej we Francji kiepskiego Habsburga wprowadziłem na tron. Bardzo mnie to ciekawi, ale to chyba jest mi nawet pomocne, bo siłą rzeczy Hiszpania zdobywając Wielką Brytanię prowadzi Habsburga na ich tron. Ewentualnie mogę ja to zrobić. No ja się desantuję na Wielką Brytanię. Specjalnie po to zbudowałem dość potężną flotę. Chociaż nie oszukujmy się, 5 okrętów brytyjskich by ją zatopiło. No i wywalczyłem dla Hiszpanii Unię. Dzięki czemu Habsburgowie są naprawdę na wszystkich ważniejszych dworach Europy. No jeszcze może Brandenburgia, Burgundia i Portugalia. Więc trochę roboty jeszcze mam. Wybuchła wreszcie wojna religijna i w sumie bardzo dobrze. Ale co tu robi Wielka Brytania? Hiszpania chyba straciła Unię nad Wielką Brytanią, co spowodowało, że tutaj jakaś dziwna dynastia weszła na tron. Więc tym bardziej dobrze, że jest ta wojna religijna. Bo coś mam takie przeczucie, że wiele z tych państw zmieni dynastię. Mega mnie intryguje, czy Osman się złapie na moje pułapki na wyspach. Tak, specjalnie tu zbudowałem fortecę, liczę na to, że mój przeciwnik wejdzie na nią. I oczywiście dał się złapać, więc teraz mu zniszczę armię. Bitwa pod Konstantynopolem, dostałem nagrodę fajnego generała. 3 dobre gania, czemu nie? Bardzo też mi cieszę, że wojska osmańskie nie mają ze mną zbytnich szans, ale to chyba wynika głównie z morale, bo na pewno nie z dyscypliny. Bitwy przegrywają, ale ja ponoszę za to 3 razy większe straty. O ile ja się zająłem Imperium Osmańskim, to z tego co widzę, moi sojusznicy zajęli się głównie państwami księstw niemieckich. No i utratą mojej Szwecji. Dosłownie co wojna jest cała pod okupacją. Od Portugalii wezmę tylko tą jedną prowincję i zaatakuję ten kraj za 5 lat. Bo potrzebuję oprócz ustanowienia dynastii w mojej Portugalii zdobyć 4 prowincje od nich. Chodzi o region Iberia, w sumie nie 4 prowincje portugalskie. Rozpocząłem też zmianę dynastii, jak i zmianę religii wielu z tych krajów. Przywróciłem też właściwą religię w Szwecji, bo trochę zaniedbałem ten kraj. Szczerze mówiąc zapomniałem, że mam tą unię personalną. Przekonałem pokojowo Brytyjczyków do przyjęcia prawidłowej dynastii,
Wojny wygrywam poprzez religijną supremację i chciałbym nawrócić Burgund i oczywiście na jedną słuszną wiarę, tylko jest za duża. Dlatego oprócz supremacji zadowoliłem się własną dynastią na ich tronie. I znowu cesarz mi umarł, a wciąż żyje. I to powoduje, że mamy już Holy Roman Empire, już nie tylko z nazwy. Papieżowi nadaję tytuł elektora i w sumie wreszcie to spowoduje, że to będzie pewne osiągnięcie najświętszego Imperium Rzymskiego. Poza tym powinno tu powstrzymać papiestwo z wyjścia z Imperium Rzymskiego, kiedy klikniecie tą reformę. Albo tą. Którąś z tych. I zaraz po świętej wojnie rozpoczynam najazd na Burgundię w celu wprowadzenia tutaj mojej dynastii. Tym bardziej, że jest ona wykończona. O, Hiszpanie mi pomogą. I narodziła się niestety Elżbieta. Ja to mam pecha. Ale ta dobra, Habsburg. W Burgundii znowu jest właściwa dynastia i znowu władca 644. Podbicie kilku prowincji od Portugalii prowadzi mnie do wykonania tej misji, co daje mi casus belli na ustanowienie unii personalnej nad Hiszpanią. A tak naprawdę, kiedy mam ten powód do wojny, to mogę ustanowić tą unię pokojowo. Unia Iberyjska i... odrzucili unię? Nie. Czyli mogą odrzucić, ale na szczęście tego nie zrobili. I po ustanowieniu Unii prowadzi mi to dalej do hiszpańskiej korony, która zmniejsza mi teraz agresywną ekspansję. Bardzo dużo. A sama Hiszpania staje się lojalniejszą Unią. Na ten moment naprawdę mało krajów zostało już bez Habsburga na tronie. A po powiększeniu mojej armii mogę wykonać ostatnią misję, która zmniejsza mi koszty anektowania wszystkich krajów i co ważniejsze, możliwość ustanowienia Incorporated Wasali i Unii Personalnych. Integrowanie zwykłej Unii Personalnej kosztuje mnie 245 punktów całej Szwecji. Zmieniam tą Unię Personalną. Przestała ona mnie kosztować relacje, co jest najlepsze. Tylko teraz jej integrowanie mogę rozpocząć po kolejnych 50 latach? Nie! To jest niefajne. Nie zmienia to faktu, że już w tym momencie na stałe do końca gry mam anektowanie wszystkich moich wasali unii personalnych zmniejszone o 85% na stałe do końca gry. W zasadzie brakuje mi 5% do kapa. A tak się składa, że nie mam pewnego przywileju, który da mi ostatnie 5%. Trochę późno, jednak teraz dynastia Habsburgów rządzi na wszystkich monarchistycznych tronach europejskich. To są już same teokracje. I chyba nie ma szybszego sposobu na stworzenie Austro-Węgier i muszę czekać na 20 poziom technologii. Odmienię do Węgro-Austrii, którą można utworzyć na 15 poziomie technologii, co pokazuję w tym odcinku, gdzie dążę do stworzenia tego potężnego imperium z perspektywy Węgier. Będę też wdzięczny za kliknięcie w link jednak do projektu EVA i sprawdzeniu samemu Lineage 2 Essence, czy wam się spodoba.